Siemka widzowie. Pozdrawiam wam jeszcze raz. Nie wiem, czy to dobra wiadomość, czy zła. Słuchajcie. Dobrze, żeby było oczy, bo nie widać, żebyście nie mówili, że jakiś spuchnięty, czy coś. Pozdrawiam wam jeszcze raz. Poranek dzisiaj późny, ale wejdziemy sobie na chwilę. Słuchajcie, oglądałem ostatni live z niedzieli bodajże, z 9 Majora z Kononem. No ja, słuchajcie, tak jak się nie myliłem, no mówiłem wam, że to tak się skończy, że oni się w końcu poprztykają, bo Konon jest, słuchajcie, jaki jest i Konon się nie zmieni, no. Nawet Major już tak jakby wyrobił sobie o nim zdanie, nie? Także ja dowiedziałem, że to tak będzie, że to tak się skończy, nie? Jeszcze raz pokazuję oczy, żeby nie było, cały i zdrowy. Wiedziałem, że to, słuchajcie, że to tak się skończy. Że w końcu Konon już będzie teraz podejrzewał wszystkich i dookoła o wszystko. No bo taki jest Konon, niestety. Się nie zmieni. Mówi, że on jest normalny. Wątpię, żeby był normalny. A, dziękuję za telefon wczorajszy od kolegi jednego, z którym trochę porozmawiałem. Jest bardzo inteligentny facet i na pewno będę słuchał jego rad. Także dziękuję, jeszcze raz Cię pozdrawiam. Wiadomo, o kogo chodzi. Przynajmniej on powinien wiedzieć. No i mam dobrą wiadomość, no. Wracamy z filmikami na mój ten podstawowy kanał, no. Wracamy z filmikami na mój podstawowy kanał. Więc ten jeszcze wrzucę na stary, żeby powiadomić. No i on już też będzie na nowym, no. Będzie taki trochę, no, jakby to powiedzieć, no. Plagiat, nie plagiat, no nie wiem, no będzie, ten sam filmik będzie w dwóch miejscach, no naraz, ale tak chcę, żebyście wiedzieli, że wracamy, więc wszystkie filmiki będą teraz na moim starym kanale, czyli Mexico TV. Spróbujemy przejść koło budowy? Nie, bo zaraz z kamerą to zaraz będę gonić. No i takie buty, no, także dobra informacja. Jedyne co tylko zostaje się, live'y się zostają na tym zastępczym kanale, no bo zbanowali mnie, ale to już tak grubo zbanowali mnie, mówiłem, już wypowiadałem się na ten temat aż do 22 września bodajże, cholera jasna, no. No, zaczepił mnie jeszcze temat pewnej osoby, ale na razie tego nie zrobię. Próbuję się z nią kontaktować telefonicznie, żeby jej już nie nabrudzić więcej. Dużo będzie zależało od niej, to nie? Natomiast jak zacznie mi brudzić, no to wiadomo, no to ja też potrafię nabrudzić. No, ale ja nikogo nie straszę ani nic, absolutnie. Wręcz chciałbym dojść do porozumienia. Wiadomo, o kogo chodzi. I mam nadzieję, że ta osoba się odezwie do mnie i normalnie po ludzku pogadamy, bo nie mam ochoty. Nie mam ochoty się z tobą kłócić, poważnie ci mówię. Nie mam ochoty się z tobą kłócić. A ustalić możemy niektóre szczegóły. I myślę, że to będzie sprawiedliwe rozwiązanie. Ani ty nie ucierpisz, ani ja. No, mam nadzieję, że przeczytasz Gmaila. Wysłałem ci. Mam nadzieję, że przeczytasz. I mam nadzieję, że obejrzysz ten filmik. I co ty o tym sądzisz, nie? Bo ja już troszeczkę... No, sorry, że tak mówię, no ale no. No po prostu tak jest, no. Trochę się dowiedziałem różnych rzeczy i nie wiem, na czym rzecz polega, także nie radzę ci tego robić. No i mówię jeszcze raz, zapraszam cię na Gmaila mojego. Tam jest wszystko napisane. Mniej więcej jak ja to widzę i tak dalej. Niech będzie sobie, wiesz, sobie po prostu to przeczytaj, przemyśl, nie? Bo no, takie rozwiązanie by dla mnie pasowało.
takie rozwiązanie by dla mnie pasowało i mam nadzieję, że się na to zgodzisz i że dojdziemy do porozumienia. A jak dojdziemy do porozumienia, no to będzie wszystko w porządku. Ja nie będę miał żadnych roszczeń, ty też nie będziesz miał żadnych roszczeń do mnie. A pogadać zawsze można, nie? Ale to już wszystko teraz zależy od ciebie, no. Ty mi narozrabiałaś, to teraz ty to oprostuj. O, tak bym powiedział, nie? A co do tego, no live'y będą jeszcze na tym zapasowym kanale, ponieważ jeszcze, tak jak mówiłem wcześniej, jeszcze mam bana. Natomiast filmiki już będą się pojawiać na kanale starym, czyli na Mexico TV. Będą na starym kanale się pojawiać. Więc już nie będę wrzucał na ten zapasowy kanał filmików. Tylko na kanał stary. Czyli jeszcze raz powtarzam, na Mexico TV. No i cóż, jeszcze coś do Mariusza. No kurde, jego tak ciężko jest złapać. On mi czasami po prostu znika jak kamfora. Albo jak ghost. Po prostu mi znika. Jest i go potem nagle nie ma i potem ja już nie wiem, gdzie on jest. Dzisiaj na pewno go nie było. Tam w tym swoich krzaczorkach. Więc trudno mi powiedzieć, w ogóle trudno mi powiedzieć, gdzie on jest teraz w tej chwili. Ale jeszcze raz pokazuję oczy, żeby nie było. No. Także nie wiem, gdzie on się podział. Pojęcia nie mam zielonego, gdzie on jest, gdzie on się podział, co on robi w ogóle i tak dalej. No na pewno go spotkam, słuchajcie. Na pewno go spotkam. I na pewno, słuchajcie, no odpowiem w końcu na te 10 pytań. Tym bardziej, że już mi odblokowali ten stary kanał, ten Mexico TV, więc będzie się opłacało, bo Mario będzie mógł sobie coś zarobić za te filmiki. Na pewno będzie rozliczony za te, które wrzucił na bank, nie? Co do Majora, no muszę się z nim spotkać. Ja wiem, już Major też jest cięty tak na konona, ale ja mówię wam szczerze, ja się wcale... Ale kompletnie to się wcale nie dziwię. To była kwestia czasu. Ja to już mówiłem kilka filmów wcześniej, że to się u nich źle skończy, nie? Bo niestety, no Conan jest jaki jest i on, tak jak mówiłem, on się nie zmieni i koniec, no i kropka, no. Także słuchajcie, no. Zapraszam dzisiaj na live'a. Zapraszam na live'a. Oczywiście na tym kanale zastępczym. Nie? Zapraszam na live'a gdzieś koło 16:00. Będziemy mogli sobie pogadać na temat live'a, który był 9 z Majorem i z Conanem, bo obejrzałem sobie, tak z ciekawości musiałem to przejrzeć i mówiłem wam, nie myliłem się, że to się źle kurwa skończy między nimi, przepraszam za wyrażenie. I tyle, no, pogadamy. Co do... Czekaj, Fame MMA? Nie, no nie będę walczył, jestem za stary. Ja musiałbym naprawdę, poza tym ja mam trochę z tym kręgosłupem kłopoty, nie, i tak dalej, to nie to, że mnie boli czy coś, nie, tylko no są kłopoty z kręgosłupem i naprawdę ja nie będę aż tak ryzykował dla 10 tysięcy, czy tam nie wiem, nawet niech będzie 20, czy 15, czy 5, nie, nie będę ryzykował z tego względu, że słuchajcie, że naprawdę, no, to się może dla mnie źle skończyć, nie, to nie to, że ja się tam boję czy coś, bo jakbym potrenował przez rok, to podejrzewam, że bym mógł wystartować tam z kimś, nie? Natomiast, no... Niestety, to, daje się mi wyznaki, powiem wam jedno, daje mi się wyznaki cały czas jednak praca na budowie przy wysokościach, te 15 lat dają mi się wyznaki i dzisiaj też znowu, kurde, kręgosłup mnie boli, cholera wie dlaczego, cholera wie co się stało, nie mam zielonego pojęcia, posmarowałem, wziąłem tabletki. Nawet, kurde, no, wypiłem tylko dwa piwa, no, to całe nic. Pomieszałem, nie, ale nie, najpierw wypiłem piwo, potem mnie zabolało, to dopiero potem wziąłem tabletki. Także słuchajcie, no, jeszcze raz zapraszam. Chętnie porozmawiam dzisiaj z wami. Chętnie z wami dzisiaj porozmawiam na temat tego live'a i nie tylko. Też na temat Mario możemy pogadać, nie. Z chęcią ja bym go zaprosił. Co mi sugerował, no, widz, nawet mógłbym powiedzieć, że taki trochę kolega, no bo jednak mi doradza. Natomiast
Żeby jego dorwać, to ja nie wiem. Ja nie wiem, gdzie on teraz przebywa w ogóle kompletnie. Mówiłem wam wcześniej, nie? Powtarzam się trochę, ale mówiłem wam wcześniej, więc... Więc prawdopodobnie go nie będzie. Prawdopodobnie znowu będę sam. Może kiedyś zaproszę tego młodego chłopaka, który tam trochę zarapował, nie? Może go zaproszę, zobaczymy, ale na pewno nie dzisiaj, bo też muszę kontakt z nim złapać, nie? I na pewno będę zapraszał jakieś osoby, żeby trochę zabarwić ten live mój, nie? Na pewno będę jakieś pojedyncze osoby zapraszał i jakoś będziemy kombinować. No, a to jest, słuchajcie, no a tak wygląda ta budowa. Mam nadzieję, że dobrze to obejmę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tak kawałek mojej chaty widać. Także jeszcze raz, dziękuję wam wszystkim. Fajnie, jeżeli się spotkamy. Dziękuję też hejterom. Też dziękuję wam, bo też pomagacie mi. I to jest fajne. Mimo tego, że hejtujecie mnie, to i tak pomagacie. I to jest naprawdę super. Ja to doceniam, naprawdę. Słuchajcie, ja nie robię teraz kichy czy coś. Ja to doceniam. Wyciągam wnioski i będę próbował być coraz lepszy. No. A czy się mi to uda, to nie wiem, zobaczymy. Może się udać, może się nie udać. Także pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich fanów. Również fanki pozdrawiam. Nati, to ciebie to na pewno pozdrawiam. Bo jesteś z Białegostoku. No i cześć, siemano. I czekajcie na live'a. Dzisiaj po 16:00.